Dzień dobry, ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Kłania się Zbigniew Bartuś, a w naszym studiu gościmy profesora Arkadiusza Kowalskiego, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jak się dowiedziałem, że w Korei Południowej liczba robotów na 100 tysięcy pracowników przekroczyła 1000 i spojrzałem na dane z Polski. Niezłe, bo tam wzrost jest duży, ale ta liczba jest no, wielokrotnie mniejsza. To sobie przeliczyłem, że gdyby taki poziom robotyzacji osiągnąć w polskim przemyśle, to zwolnilibyśmy z dnia na dzień 80% pracowników. Zastąpiłyby ich po prostu roboty. Ta rewolucja, czwarta rewolucja przemysłowa, o której tyle się mówi od paru ładnych lat, ona w świecie idzie jak burza. Pytanie jest następujące. Kto odegra w niej, pana zdaniem, taką wiodącą rolę i dlaczego? Ja rozumiem, że pytanie jest głównie na poziomie makroekonomicznym, czyli jakie państwo, ale żeby dojść do tego poziomu, to ja najpierw może skupię się na poziomie mikro. Dokładnie. I no, gdzie powstaje czwarta rewolucja, gdzie powstają te technologie przemysłu 4.0 typu blockchain, Internet of Things, czyli Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. No one powstają, jak sobie zobaczymy teraz na mapę świata, to głównie wymienimy sobie te wielkie firmy typu Google, typu Microsoft, Apple, Amazon, a więc Big Tech. I to jest cały czas to miejsce, gdzie te technologie powstają i te firmy wiodą prym w gospodarce światowej. A więc Stany Zjednoczone jednak wciąż. Proszę, a Chiny? Jaką rolę tu odgrywają? A Chiny silnie naśladują i silnie konwergują, jeżeli chodzi, i się uczą. Między innymi od inwestycji zagranicznych. To przez lata, żeby założyć działalność gospodarczą w Chinach, żeby zainwestować, założyć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, firmy zachodnie musiały stworzyć joint venture z chińską firmą. To było wymagane przez prawo, co zresztą było dosyć mocno oponowane przez administrację, chociażby amerykańską. Ale po co? No po to, żeby przejmować wiedzę, know-how, po to, żeby się uczyć. Natomiast proszę zauważyć, że jak ja wspomniałem o tych firmach, to ich wspólnym wyznacznikiem to jest to, że to nie jest cała gospodarka amerykańska, ale to jest silna lokalizacja, gdzie? W Dolinie Krzemowej w Kalifornii. I tak samo jak teraz dużo produkcji technologii, czy sztucznej inteligencji, czy generalnie tych technologii przemysłu 4.0 jest, można powiedzieć, offshore'owane, tak jak kiedyś produkcja, tak teraz produkcja wiedzy do Azji, na przykład do Chin, to tam także jest to silnie skoncentrowane przestrzenie w pewnych regionach, na przykład w klastrach na wschodnim wybrzeżu, albo i poza wschodnim wybrzeżem. Ja na przykład byłem w prowincji Chongqing. To jest aglomeracja, gdzie 32 miliony ludzi mieszka. To jest poza, prawie Polska. Prawie Polska, poza wschodnim wybrzeżem. Praktycznie nikt o tym nie słyszał. Oni produkują 1/3 notebooków na świecie. U podłoża tego wszystkiego były inwestycje zagraniczne z zachodu, więc to jest ten ogromny kanał transferu technologii do Chin. Pan wspomniał też o Korei. No, Korea rzeczywiście południowa, jeżeli sobie spojrzymy na przykład na European Innovation Scoreboard, jest najbardziej innowacyjną gospodarką na świecie. Może dlatego, że my ją porównujemy do całych Stanów Zjednoczonych i do całej Unii Europejskiej. Jakbyśmy tylko Skandynawię wzięli z Europy albo Kalifornię ze Stanów, to one by były wyżej niż Korea Południowa. Więc to jest taki efekt statystyczny, ale mimo wszystko, tak jak pan wspomniał, ta automatyzacja w Chinach. My robiliśmy projekt w Chinach i rzeczywiście tam ta automatyzacja, nasycenie sztuczną inteligencją, rozszerzoną rzeczywistością w Samsungu, w LG, w tych czebolach wielkich w Korei Południowej jest ogromne. Natomiast ciekawostka, bo dużo się mówi w Polsce o małych i średnich przedsiębiorstwach, a tymczasem od kilku osób, jak współpracowałem z Koreańczykami, od kilku Koreańczyków takie sformułowanie słyszałem, że założyć firmę, startup, bycie małym przedsiębiorcą w Korei Południowej to jest jak popełnić samobójstwo. I to jest bardzo ciekawy ekosystem tam, że rzeczywiście to wszystko jest zdominowane przez czebole, które są powiązane z rządem i to wszystko jest taki system, gdzie bardzo trudno się przebić małym graczom, więc to jest bardzo interesujący case. Zakładanie małej firmy, tak, też o tym rozmawialiśmy na różnych forach w tym roku, Krynica była między innymi temu poświęcona, że założenie małej firmy jest oznaką porażki życiowej, to znaczy nie udało mi się w Czebolu załapać na dobre stanowiska, to jest osobny temat.
Panie profesorze, jak pan tak mówi, to pewnie nasi odbiorcy zwrócili uwagę, że zarówno Amerykanie, te wielkie oddziały Big Techu są w Polsce bardzo aktywne. Nawet twierdzą, że tworzą tutaj rzeczy przełomowe, że pracują w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Trójmieście, tu niedaleko, nad rzeczami, które zmienią świat. Równocześnie zacieśniamy współpracę z Koreańczykami. Czy ten cel jest podobny, że chcemy od nich transferować wiedzę, skoro sami no, mamy problem z nadgonieniem tego dystansu? Jak najbardziej. Tutaj zakładanie generalnie centrów badawczo-rozwojowych przez firmy amerykańskie, zachodniej Europy w krajach o niższych kosztach płacy, no też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo przecież zobaczyć, że mamy fragmentację produkcji, mamy globalne łańcuchy wartości, które się rozwijają od lat, może teraz w czasie pandemii COVID i na wojnie w Ukrainie mamy pewne załamania tych łańcuchów wartości, czego skutkiem był na przykład ten kryzys chipowy, a więc to, że na nowy samochód musieliśmy kilkanaście miesięcy czekać. Bezpieczeństwo lekowe teraz, bo nawet leki, które są w Polsce produkowane, z reguły w 90% wykorzystują składniki z Chin. Ale właśnie, po offshore'owaniu produkcji przyszedł też czas na offshore'owanie produkcji wiedzy, czyli działalności B plus R i stąd IBM, Microsoft, BMW, mnóstwo zachodnich firm zakłada centra B plus R w Polsce, ale też w Azji. Ale a nie dlatego, że jest tanio, tylko że to jest kapitał ludzki, który jest w stanie to unieść? To są obydwa czynniki. To jest i tańsza, ale bardzo wykształcona siła robocza, na przykład w Bangalore, proszę zobaczyć, w Indiach. Jasne. To także jest takie centrum, taki klaster IT obecnie światowy. Dlaczego? No, z jednej strony tam jest ogromny kapitał ludzki, ale z drugiej strony tańszy. Taniej, no taniej. I tak samo w Polsce. Natomiast to też jest ten kanał transferu wiedzy do Polski. Natomiast jeszcze tutaj to, co na początku pan wspomniał, podejmę ten wątek, a mianowicie, że czy stanowiska pracy zostaną zabrane przez czwartą rewolucję przemysłową. Proszę zauważyć, że ta wątpliwość, czy to zmartwienie towarzyszy ludzkości od pierwszej rewolucji przemysłowej. Już jak w Wielkiej Brytanii były maszyny tkackie wprowadzone, to też były protesty, że to zabierze pracę ludziom. Luddyści się pojawili, tak? Tak się nie stało i mi się wydaje, że praca dla ludzi zawsze będzie, natomiast oczywiście będą się zmieniały wymagania, będą się zmieniały kompetencje, które będą potrzebne. Natomiast no, z jednej strony jest to bolesne, trzeba się przebranżawiać, już teraz się mówi, że być może no, czeka nas śmierć białych kołnierzyków, czyli wiele zawodów typu autorzy, nawet twórcy muzyki, architekci, to wszystko zostanie zastąpione przez sztuczną inteligencję, bo obecnie sztuczna inteligencja może malować obrazy, może tworzyć muzykę, która czasami już jest nie do odróżnienia. Dokończyć dzieła Beethovena. Tak, a jak jeszcze miliony przećwiczy sobie sztuczna inteligencja nowych utworów, to już w ogóle będzie tworzyć być może lepsze dużo dzieła niż ludzie. Kiedyś było takie zapytanie, kiedy komputer, ja pamiętam te czasy, wygra w szachy z człowiekiem. A wygrał w Go. Tak. Więc no tak, mamy, a to jest dużo bardziej skomplikowana gra niż szachy, to Go starochińskie, tak? Dlatego praca zawsze będzie i tutaj tylko będą się zmieniały wymagania, będą się zmieniały kompetencje, które będą potrzebne. Już też niestety tak, stety albo niestety, no nie jest tak, że ktoś zdobędzie zawód w wieku 25 lat i do emerytury... To se ne wrati, jak mówiłem bracia Czesi, tak? Tak, będzie dyskontował to na przykład wykształcenie architekta czy kogoś, które zdobył. Trzeba będzie się uczyć przez całe życie dostosowywać, czasami zmieniać zawód. Sam wiem, jak mój zawód się zmienił od maszyny do pisania do dzisiejszych czasów, ale on się zmienił na lepsze w tym sensie, że ja mam dużo lepsze narzędzia poznawania świata, analizowania świata, tylko musiałem się nauczyć zupełnie nowych rzeczy. Generalnie optymistycznie chyba na to spojrzymy, bo ta praca w czasach luddystów była jednak dużo gorsza, dużo bardziej znojna, dużo bardziej taka trudna, uciążliwa, ryzykowna dla człowieka niż dziś. Tak? Czy to jest dobry kierunek? Tak zmierza świat w tym kierunku właśnie? Tu są i zagrożenia, i plusy. Tak? Sztuczna inteligencja na przykład bardzo nam ułatwia w wielu obszarach działalność. Analiza wielkich zbiorów danych, od zastosowań w logistyce, transporcie, po jakieś kryminalne, gdzie wczoraj byłem na panelu, gdzie słyszałem, że pewne przestępstwa poprzez analizę wielkich zbiorów danych, na przykład finansowe, można wykryć. Natomiast no, świat się automatyzuje, świat się zmienia pod tym kątem, że rzeczywiście w pewnym momencie ta granica między rzeczywistością a wirtualną rzeczywistością może ulec zatarciu, więc... Metaversum, tak, wchodzimy w jakieś coś takiego, albo Matrix, jak ktoś pesymistycznie powiedział. Na koniec takie pytanie trochę futurystyczne, że pan sobie jest w stanie wyobrazić w jakiejś
w miarę bliskiej przyszłości na miejscu redaktora Zbigniewa Bartusia siądzie jakiś algorytm, a tutaj również algorytm z SGH odpowie na pytania i internet rzeczy uruchomi wszystkie urządzenia, czyli my wszyscy tu nie będziemy potrzebni, czy raczej jednak wykonujemy taką część pracy analityczno-twórczej, która jest trudna do zastąpienia przez algorytmy po prostu. Można sobie wyobrazić wywiady przeprowadzone przez sztuczną inteligencję. Już są takie przykłady wywiadów, gdzie rzeczywiście ktoś rozmawia na przykład z Elonem Muskiem, ale tak naprawdę to nie jest Elon Musk, tylko właśnie stworzony przez sztuczną inteligencję Elon Musk. Tylko proszę zauważyć, filmy, tak, czy trzeba będzie kręcić bardzo kosztowne sceny, gdzie tam są jakieś katastroficzne ujęcia, które kosztują miliony dolarów, żeby się zawalił wieżowiec, to wszystko może być zastąpione przez sztuczną inteligencję. To coraz taniej, prawda? Bo kiedyś to kosztowało. Natomiast proszę zauważyć, że sztuczna inteligencja mimo wszystko jest mistrzem w jednej rzeczy, ale to jest rzecz ograniczona. Sztuczna inteligencja jest mistrzem redundancji, powtarzania. Ona przemieli miliony źródeł i rzeczywiście na tej podstawie jakiś najlepszy wynik z siebie wygeneruje. Ale nic od siebie nie dodaje. Ale tutaj nie ma tej kreatywności, tego czegoś, co tylko człowiek potrafi. Owszem, ona być może coraz bardziej będzie doskonała w tym, żeby jakieś pomysły podsuwać, ale żeby na nowe etapy rozwoju ludzkość wprowadzić, myślę, że nie, bo ona jest cały czas tym mistrzem, ale redundancji, a nie kreatywności, nie tworzenia tego jakiegoś takiego spiritu, takiego duchowego podejścia, które no, cały czas człowiek tutaj jest mistrzem. Spróbujmy upatrywać w niej nie zagrożenia, ale nadziei dla ludzkości, ale to od nas zależy, czy tak się stanie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.